Cześć, witamy na kanale Fotoformy. Dzisiaj 7 popularnych błędów popełnianych przez fotografów. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś mi powiedział o tych błędach, wtedy na pewno mój rozwój by przyspieszył. Ale teraz dzielimy się z Wami tymi właśnie 7 popularnymi błędami, taki rym, żebyście mogli przyspieszyć Wasz rozwój w dziedzinie fotografii. Kiedyś, dawno temu kupiłem sobie taki aparat cyfrowy i myślałem, że już mam cudowny sprzęt, to był Casio, wiecie. I myślałem, że mam taki cudowny sprzęt do robienia zdjęć, że po prostu stwierdziłem, że będę na nim zarabiał. I pamiętam, że robiłem jakieś takie właśnie zdjęcia, jakieś wczesne, ślubne tym Casio. To była straszna tragedia, kompletnie nie wiedziałem, co robię. Wiedziałem tylko, że chcę to robić, że chcę robić zdjęcia. Ale popełniłem tyle błędów i zastanawiałem się, jak to się dzieje, że te zdjęcia wyglądają tak kompletnie inaczej niż jak myślałem, że będą wyglądały i inaczej niż zamierzyłem. A to dlatego, że popełniłem całą masę błędów. Myślę, że wielu fotografów, którzy próbowało już wcześniej startować z fotografią, pamiętają doskonale wyzwania czasów analogowych czy pierwszych aparatów cyfrowych. Dzisiaj mamy do czynienia z po prostu rewelacyjnymi narzędziami, które w większości tych aparatów z obecnego takiego pokolenia bez usterkowców dużo rzeczy załatwiają za Was, bardzo pomagają, ale nie znaczy to, że podstawowe błędy nie będą wychodziły w fotografii, mimo tego, że będziecie posiadali drogi i fajny sprzęt. I to prowadzi nas do pierwszego punktu. Pierwszy. Za dużo myślenia o sprzęcie. To wylądowało na miejscu numer 1 bez żadnego wątpienia, bo po prostu wszyscy tutaj w redakcji Fotoformy zgadzamy się, mimo że jest to sklep fotograficzny, że za dużo myślenia o sprzęcie nie służy. Owszem, dobieranie i teraz to powinien być podpunkt, bo za mało myślenia o sprzęcie to jest kolejny błąd. W sensie takim, że trzeba dobrać sobie odpowiednio sprzęt do swoich potrzeb, ale nie należy tego wyboru przeceniać. Więc krótko rzecz ujmując, jeżeli spędzacie miesiące, tygodnie na wybieraniu sprzętu, ten lepszy, tamten gorszy i w końcu można się tak zagrzebać w tych detalach technicznych naprawdę, że po prostu umknie Wam to, co jest najważniejsze, czyli robienie fotek. To, żeby mieć w końcu ten sprzęt, zakupić, podjąć decyzję i robić zdjęcia, co jest najważniejsze. Wyjść z aparatem, który macie, ćwiczyć, robić zdjęcia i to naprawdę prowadzi Was dalej i potem wraz z tą drogą ten sprzęt będzie z Wami rósł. On będzie do Waszych potrzeb się dopasowywał, będziecie sobie wybierali coraz lepsze obiektywy, na co oczywiście chcę zwrócić uwagę, bo to naprawdę jest bardzo ważny wybór, szczególnie bardziej niż body, to obiektywu. Zresztą, powiedziawszy szczerze, cokolwiek w Fotoformie obecnie wybierzecie z nowoczesnych sprzętów, mam tutaj i Canona, i Fuji, i Sony, ale czy wybierzecie Olympusa, czy Panasonica, Pentaxa, wszystkie te sprzęty mają fantastyczne absolutnie możliwości twórcze, więc każdy z tych wyborów będzie dobry, jeden będzie dla Was lepszy, drugi gorszy, ale tak czy owak, jeżeli pomyślicie za dużo o sprzęcie, to stracicie tą energię, którą możecie zainwestować w samofotografowanie i zdobywanie umiejętności. I to jest błąd numer jeden. Błąd numer dwa to się sfotoshopuje, jak ja to mówię, czyli generalnie to poprawimy w Photoshopie. To jest ogromny błąd, bo zbytnie zaufanie do obróbki obrazu, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy RAWy mają ogromne możliwości faktycznie, jest po pierwsze takie rozleniwiające, w sensie takim, że zamiast się uczyć dobrych praktyk i fotografowania już od razu w aparacie i rejestrowanie jak najlepszych klatek, które wiecie, że łatwo będzie Wam obrabiać później, bo to też tak naprawdę rzucacie sobie tak naprawdę taką trochę przeszkodę pod nogę, bo potem jak źle zrobicie zdjęcia, nierówno je naświetlicie albo prześwietlicie, nie doświetlicie i tak dalej, to będziecie mieli kupę roboty w tej postprodukcji. A tak naprawdę robiąc już w aparacie dobrze, robicie sobie przysługę na później, oszczędzacie ten czas przed komputerem, a najfajniejsze jest przecież fotografowanie, a nie obróbka. Chociaż oczywiście obróbka też jest fajna. Więc się sfotoshopuje, to jest duży błąd. Nie myślcie w ten sposób, więc zarówno w kwestii kompozycji, zarówno w kwestii ustawień, starajcie się od razu robić jak najlepsze klatki, żeby one były równomiernie naświetlone, dobrze naświetlone. W kompozycji starajcie się usuwać zbędne elementy, żebyście potem nie musieli ich godzinami po prostu wywalać, a to i tak później nie wygląda tak dobrze, jak po prostu dobra fotka, której obróbka posłużyła tylko do jeszcze podkreślenia jej dobra, zamiast zła fotka, którą próbujemy jakoś wyciągnąć na dobrą w postprodukcji. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Ok, punkt trzeci. Nadprodukcja zdjęć. To jest punkt taki dyskusyjny, może nie każdy się zgodzi z tym, że to jest ważny błąd. Ja uważam, że w mojej historii fotografii był to ogromny błąd.
Dlaczego? Czułem się totalnie niepewny siebie. Myślałem, że jak zrobię więcej zdjęć, to na pewno coś się tam wybierze. Zamiast się skupić na zrobieniu mniejszej ilości zdjęć, ale świetnych zdjęć, to po prostu pamiętam pierwsze swoje śluby, po prostu no tak trzaskałem te foty, po prostu przynosiłem tam tysiące tych fotek, dokupowałem tylko karty SD i po prostu potem obróbka tego to był koszmar. Ja zresztą w ogóle mam problem z cierpliwością, żeby wysiedzieć długo przy komputerze. Muszę sobie robić częste przerwy, więc dla mnie to był naprawdę koszmar. I potem ciężko jest wybrać naprawdę te fajne fotki. I znowu to jest takie trochę dziadostwo i rozleniwia i spowalnia rozwój, który możecie zainwestować w skupienie się, skoncentrowanie i robienie naprawdę fajnych klatek w mniejszych ilościach, tak żeby łatwiej potem było je przeselekcjonować i tylko te wyselekcjonowane już potem obrabiać. To też zresztą taki jest mały tip, jeżeli chodzi o taki system pracy, który bardzo, bardzo polecam. Ok, kolejny błąd, już czwarty, to inwestowanie tylko w sprzęt zamiast w wiedzę. I teraz z jednej strony powiedzieliśmy, że sprzęt, myślenie zbyt dużo o sprzęcie w pierwszym punkcie już tego nagrania, to jest też błąd. Z drugiej strony oczywiście błędem jest też nie myślenie o sprzęcie i fotografowanie dziadowskim sprzętem. Warto zainwestować, jeżeli macie takie możliwości, w najlepszy możliwy sprzęt, ale zainwestować tyle, żeby zostało Wam na inwestowanie w wiedzę. Ja naprawdę w swoim życiu wydałem dużo pieniędzy na wiedzę. Studiowałem w szkole filmowej, za którą płaciłem. Płaciłem też za różne kursy, za różne warsztaty. I naprawdę dało mi to ogromnie dużo. I też oczywiście duże znaczenie ma odpowiedni wybór kursów, żebyście wiedzieli naprawdę, który kurs służy Wam, Waszej wiedzy, Waszemu rozwojowi, bo tych kursów jest dużo i nie każdy ma oczywiście odpowiedni, dobry poziom, natomiast inwestycja w wiedzę naprawdę, naprawdę się Wam zwróci. Was o tym mogę zapewnić. Ok, idziemy dalej. To jest pora dnia światło. To jest taki punkt, który bardzo często jest błędem, że chcemy osiągać pewne efekty, fotografując o nieodpowiedniej porze dnia. I teraz tak, wielu fotografów powie, jest tylko jedna słuszna pora dnia, to jest złota godzina i to jest wschód słońca lub zachód słońca i ewentualnie trochę po zachodzie słońca. I to jest taka mantra powtarzana w kółko, że to jest najlepsza pora dnia. I owszem, to prawda, że to jest kapitalna pora dnia. Natomiast mówiąc o świetle i o porze dnia, czyli w przypadku fotografowania pejzaży, no to wpływa na światło. Zwróćcie uwagę, co stanowi główny element pejzażu. I dlatego mówię o tym szczególnie, że mieszkam na przykład w Portugalii Południowej i czasami tutaj są takie piękne plaże w zatoczkach, otoczone klifami. I te zatoczki mają taką delikatną płciznę i wtedy widać ten piękny, niewiarygodny turkus tej wody, który nie wychodzi na przykład przy złotej godzinie bardzo często, a wychodzi na przykład w ciągu dnia. I w tym momencie ta scena może zyskać, jeżeli będziecie fotografowali o godzinie, która przez większość fotografów, takich klasycznych fotografów pejzażowych jest powiedziane, no jest godzina, nie, nie wolno, absolutnie, należy w tym czasie siedzieć na piwie i wcinać sobie tam powiedzmy lunch, zamiast, a potem poczekać na wieczór i wtedy fotografować. Oczywiście w dużej mierze mają rację, bo ta scena może nabrać ogromnie dużo magii, tej wyjątkowości, kiedy zrobimy ją o złotej godzinie czy niebieskiej godzinie, ale to nie znaczy, że to jest jedyna słuszna pora. Także używajcie mózgu i oka do tego, żeby dobierać odpowiednie warunki do odpowiednich scen. Ale też powiedzieliśmy tutaj świetle i chcemy Wam tutaj przeprowadzić taki mały eksperyment, żeby to było bardzo praktyczne, żebyście zobaczyli, jak światło, na przykład studyjne, w przypadku na przykład nawet tej sceny, wpływa na odbiór tego nagrania. No zobaczcie na przykład, jakby ta scena wyglądała bez tak zwanego key lightu, czyli głównego, kluczowego światła, w tym przypadku softboxu. Zupełnie inny efekt, widzicie to? Jest jakiś taki dramatyczny i tak dalej, i tak dalej. I teraz zwróćcie uwagę, że oczywiście fajnie można powiedzieć, no to teraz tak dramatycznie, ale zobaczcie, światło wpływa na odbiór tej sceny. A teraz zobaczcie, włączymy key light, ale wyłączymy światło akcentowe znowu, czyli znowu wraca nam softbox, ale wyłączamy sobie to światło, już jest zupełnie inaczej. A teraz wyłączamy sobie to światło i zobaczcie, co się nam wydarzy. Jakość tego światła, które używamy, jest bardzo dobra. To nie ulega żadnej wątpliwości, ale nie ma już tyle smaczku, prawda? Wygląda to bardziej zwyczajnie. Czyli krótko rzecz ujmując, inwestujcie światło, inwestujcie w wiedzę o świetle. Jeżeli studyjne nagrania, studyjne realizacje, studyjne sesje fotograficzne są Waszą działką, naprawdę zwróćcie uwagę na światło, zobaczcie ile ono wnosi i teraz wróćmy do ustawień początkowych i zobaczcie, dlaczego
tak, a nie inaczej skonstruowaliśmy ten zestaw. Pa, pa, pa. Wygląda to najlepiej. Chociaż oczywiście każde z tych ustawień miało jakiś tam swój cel, swój sens, ale eksperymentując możecie się nauczyć takiej swojej ekspresji, która pasuje do waszego tematu, waszego charakteru, waszego przekazu. Ok, myślę, że o świetle wystarczy. Kolejny błąd, szósty już, to strzelanie tylko w JPEG-ach, nie w RAW-ach i nie obrabianie tych RAW-ów. To jest takie kombo duże, ale krótko rzecz ujmując, bardzo dużo fotografów gdzieś tam na początku fiksuje się na tych JPEG-ach, bo boi się obróbki. I owszem, z jednej strony oczywiście fotografowanie w RAW-ach staje się coraz bardziej popularne, a sprzęt coraz lepszy i obróbka coraz łatwiejsza, ale wciąż uważam, że jest to błąd popełniany przez wielu fotografów, że tylko te JPEG-i się tam robi i potem naprawdę ciężko jest w tej obróbce coś z tego wyciągać. A nawet jak się da, no to niestety prawda jest taka, że obróbka JPEG-a pogarsza jego jakość, ponieważ to już jest skompresowany plik, który ma wszystko w sobie zapisane, spłaszczone, koniec. On jest traktowany jako produkt finalny, który można tam jakoś delikatnie podciągnąć, ale nie jest zaprojektowany z tą myślą. Zaprojektowany z myślą o obróbce jest RAW. I teraz ja pamiętam, że naprawdę na początku swojej drogi zastanawiałem się, jak fotografowie robią takie piękne obrazy. Oglądałem jakieś obrazy, nie wiem, nawet fotografów stokowych. Nie tylko stokowych, ale różnych tam podróżników. Oglądałem obrazy w National Geographic, jak każdy z nas gdzieś tam się tym inspirował przecież. I myślałem sobie, no przecież oni muszą mieć po prostu jakiś sprzęt za jakieś miliony dolarów. Dzięki temu robią takie zdjęcia. Prawda jednakowoż była taka, że oni mieli dobry sprzęt. Owszem, mieli też umiejętności, o których wcześniej mówiliśmy. I wszystkie te fotki są po prostu obrabiane. Edycja, ale nie nad edycja, dobra edycja, mądra edycja naprawdę pomaga waszym obrazom zaświecić, przekazać to, co chcecie przekazać, wzmocnić siłę tego wizualnego przekazu. Więc RAW-y i obróbka jest w pewnym sensie obecnie standardem, jeżeli chcecie się rozwijać w fotografii. I tak oto dobrnęliśmy do punktu siódmego, ostatni błąd, który bardzo często się pojawia i który sam stosowałem, który sam popełniałem bardzo, bardzo często na swojej drodze, to nieodpowiednia kompozycja. I co to znaczy? To znaczy, że w ogóle nie stosuje się na początku żadnych zasad kompozycji, że uczymy się tych wszystkich ustawień aparatu i wydaje nam się, że już coś tam wiemy, mamy pełnoklatkowca pierwszego swojego na przykład, tak jak ja, kiedy dorwałem 5D Mark II, pamiętam, nice. Po prostu jakbym chwycił Pana Boga za nogi, jak to się mówi. Pamiętam ten czas, no to była naprawdę ekscytacja niesamowita. Coś tam się nauczyłem o ustawieniach, coś tam o głębi ostrości, coś tam już wiedziałem o tej fotografii, to nie można powiedzieć, ale o kompozycji no słabo, no. Powiedzmy sobie szczerze, uczyłem się i to zresztą to w ogóle jest proces, cały czas się uczę i wszyscy się uczymy. I pamiętam, jak po prostu zdjęcia wychodziły, no fajnie naświetlone były, kolorki były czasami niezłe, ale po prostu się wściekałem, później mówię, kurczę, dlaczego ja tego nie przekomponowałem wyżej, niżej, inaczej. Oczywiście przychodzi to z doświadczeniem, ale też jest ten aspekt, że są zasady, no ten trójpodział, czy na przykład właśnie ten złoty podział i no jest mnóstwo zasad kompozycji, które pomagają wam zacząć w ogóle od czegoś, żeby się nauczyć jakichś podstaw tej kompozycji, a potem z nią się bawić. To jest jak taniec, prawda? Uczymy się partnerki, prawda, czy partnera w przypadku pań, no i zaczynamy się uczyć tańczyć wspólnie. I tak jest właśnie z kompozycją. To jest taki wspólny taniec. Uczymy się tych podstaw, uczymy się kroków, można powiedzieć, a potem zaczyna to płynąć. Możemy się z tą kompozycją zgadzać, nie zgadzać, stosować centralną kompozycję, która jest oczywiście przez wielu tam jeszcze tradycjonalistów traktowana jako coś gorszego, a czasami ona właśnie obrazowi służy. Ok, mili drodzy kochani, mam nadzieję, że to was ucieszyło, te 7 błędów, że pogłębi to wasze i zrozumienie fotografii i przyspieszy wasz rozwój. Jeżeli jakieś jeszcze chcielibyście dodać błędy, które często popełnialiście, piszcie w komentarzach poniżej. A ja przede wszystkim zachęcam was do subskrypcji. Subskrybujcie, ponieważ to bardzo pomaga rozwijać nasz kanał, tworzyć nowe treści edukacyjne, sprzętowe i zapraszamy was oczywiście do następnych nagrań.